Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj krótko skomentuję wczorajszą debatę z Impaktorem na kanale Stacja Ateizm. Zapraszam. Będzie to taki, myślę, że dosyć krótki komentarz, trochę jeszcze na gorąco do tejże debaty. Być może będą się ukazywały też kolejne materiały na ten temat w odniesieniu do różnych punktów, które gdzieś tam zostały poruszone. Najpierw posłuchajmy odpowiedzi Impaktora, przede wszystkim na mój pierwszy argument, argument z proporcjonalnej przyczyny. Punkt trzeci tego argumentu to nie może istnieć nieskończony łańcuch rzeczy poruszających się lub nieskończony łańcuch przyczyn. Jest to odwołanie do pewnego rozumienia logicznego, tylko że jest to błąd bezpodstawnego założenia, bezpodstawne stwierdzenie. Nie istnieje demonstracja prawdziwości tego stwierdzenia, logicznie poprawny, racjonalny argument. Jest jedynie apel do intuicji, a intuicja jest przeciwieństwem racjonalności. O czym mówię? Więc przyjrzyjmy się temu stwierdzeniu. Nie może istnieć nieskończenie długi ciąg przyczyn, ponieważ wtedy nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do obecnej przyczyny, czyli nie mógł istnieć wcześniejszy nieskończenie długi ciąg przyczyn, ponieważ nigdy byśmy nie zaistnieli. Jest to apel do intuicji, a nie argument racjonalny i posłużę się tutaj przykładem. Przykład argumentu używającego tej samej zasady apelu do intuicji. Stoją dwa kroki od stolika. Odległość dwóch kroków składa się z dwóch połówek długości jednego kroku. Każdy krok mogę podzielić ponownie na pół, uzyskując pół kroku, ćwierć kroku i tak dalej, analogicznie. Dzieląc tę odległość w nieskończoność, otrzymam nieskończoną ilość odcinków. Pokonanie każdego takiego odcinka zajmuje jakiś czas. Pokonanie nieskończonej ilości odcinków zajęłoby nieskończony czas. Wniosek: nie jestem w stanie nigdy dotrzeć do stolika, a mimo to podchodzę do stolika i odkładam potencjalnie na nią książkę Pięć dróg Tomasza Zakwinu. W tym momencie natknęliśmy się na bezpodstawne założenie. Ale nie jest to koniec tego argumentu. Popatrzmy dalej. Punkt czwarty. Istnieje więc pierwsze coś poruszające, które samo nie było poruszone, nie miało swojej przyczyny. Wniosek ten wynika z bezpodstawnego założenia w punkcie trzecim, a jednocześnie łamie zasadę wprowadzoną w punkcie drugim, czyli zasadę, jeżeli coś istnieje, to musiało mieć swoją przyczynę. Oczywiście odpowiedzią na to jest, że Bóg nie musiał mieć swojej przyczyny, tylko że jest to rodzaj błędu logicznego, tak zwany błąd logiczny specjalnego wykluczenia, polegający na tym, że ustala się zasadę, co do której, która ma rządzić wszystkim, po czym dowodzi się nią czegoś, co ją łamie. I ostatnim punktem tego argumentu jest, dlatego Bóg istnieje. Tak naprawdę nie jest to, precyzyjnie rzecz biorąc, odpowiedź na mój argument. Jest to odpowiedź dokładnie, precyzyjnie na argumenty, w zasadzie na źle pojęte, ale jednak na argumenty świętego Tomasza Zakwinu, na których ja bazuję i z których buduję moją odpowiedź. Czyli jest to trochę taki strzał jakby bardziej w krzesło, na którym siedzę, niż we mnie, w moje właściwe argumenty. Jednak jakoś to tam zahacza o to, co powiedziałem, dlatego jak najbardziej warto się do tego odnieść. Dlaczego warto się do tego odnieść? Dlatego, że mam wrażenie, że jakby nie było do końca możliwości, żeby na poważnie już to skomentować. Najpierw było moje wystąpienie 15-minutowe, później Impaktor w 15 minut. To zasadniczo miał być czas, żeby on przedstawił swoje własne argumenty, natomiast on już zaczął się wtedy odnosić do mojego, do moich słów i później moje ad vocem, na które miałem, nie pamiętam, czy 5 czy 10 minut, to było stosunkowo krótko, tam już nie było czasu, żeby zmieścić wszystkie te rzeczy, które były tam potrzebne i mam wrażenie, że tutaj jakby ten punkt trochę został zaniedbany. A więc
Impaktor zaznacza, że nie może istnieć nieskończony łańcuch przyczyn, że jest to tylko apel do, że to te słowa, że nie może istnieć nieskończony łańcuch przyczyn, że jest to apel do intuicji, a nie rzecz, wniosek ściśle logiczny. Jako przykład podaje dokładnie takiego samego rozumowania, według niego, podaje ono nieskończoną ilość odcinków, to znaczy tak, ten odcinek, który możemy podzielić na nieskończoną ilość odcinków, skoro jest ich nieskończona ilość, to każdy odcinek trzeba pokonać w jakimś czasie, jest to nieskończona ilość odcinków, a więc nieskończona ilość czasu. Jest to typowy sofizmat, który nic nie udowadnia. Jestem trochę zszokowany, że takie rzeczy zostały tam zaprezentowane. Dlaczego jest to sofizmat? Jest to tylko i wyłącznie zabawa naszym sposobem myślenia, a nie próba rozpoznania rzeczywistości. Rzeczywistość podaje nam, że mamy taki i taki odcinek, taki i taki odcinek, możemy go zmierzyć, możemy przejść mniej więcej w takim i w takim czasie. To jest podejście realistyczne do rzeczywistości. Teraz taka zabawa na zasadzie, że no my możemy to podzielić na nieskończoną ilość odcinków, to jest tylko i wyłącznie jakby takie igranie z naszym rozumowaniem. W zasadzie ja mogę sobie to podzielić na coraz mniejsze części i jeszcze w nieskończoność. Nie zmienia to faktu, że jak sobie nawet będę dzielił na tą nieskończoną ilość odcinków, to każdy z tych odcinków przechodzę ich sumę, tych odcinków, które sobie podzieliłem i tak przejdę dokładnie w tym samym czasie, w którym przechodzę, no, bez podzielenia ją na nieskończoną ilość odcinków. Czyli jeśli mam odcinek 1 metra, to on pozostanie odcinkiem 1 metra, niezależnie od tego, czy przedstawiam go jako jeden odcinek długości 1 metra, czy go przedstawię go 2 odcinki o długości 0,5 metra, czy nawet jeśli chcę go podzielić na nieskończoną ilość odcinków, jakby tak sobie, mogę to spekulatywnie zrobić, to i tak pozostanie on w sumie tylko tym odcinkiem długości 1 metra. Nawet ta suma nieskończonej ilości odcinków, na które sobie podzieliłem, to będzie 1 metr i przechodzę go w takim samym czasie. Nie ma to tutaj tak naprawdę żadnego realnego odniesienia do tego, o czym mówiłem. Później pojawia się ten zarzut, że gdy mówimy, że Bóg nie musi mieć swojej przyczyny, no to łamiemy swoją własną zasadę, którą podajemy, że wszystko musi mieć swoją przyczynę. I wydaje mi się, że do tego się prawie w ogóle nie było czasu, żeby odnieść. To jest rzecz taka dosyć trudna. Dlatego tutaj to krótko skomentuję. Odsyłam i w zasadzie wtedy też odesłałem, także odsyłam jeszcze raz do materiału przede wszystkim, czy pierwsza przyczyna potrzebuje innej przyczyny. To jest drugi materiał, który był poświęcony profesorowi Dawkinsowi, a więc pierwszy materiał, czy profesor Dawkins obalił dowody świętego Tomasza z Akwinu i później, czy pierwsza przyczyna potrzebuje innej przyczyny. To są dwa materiały właśnie w tym temacie. Bardzo zachęcam do odsłuchania, szczególnie do odsłuchania tego drugiego, bo on dokładnie właśnie o tym traktuje. Tutaj jest to osobny materiał, który właśnie tym się zajmuje, także dla tych, którzy tutaj chcą się więcej czegoś dowiedzieć, bardzo polecam właśnie ten materiał. Ja tutaj tylko bardzo krótko przedstawię jeszcze raz ten tok rozumowania, żeby wykazać, że to, co powiedział Impaktor w trakcie tej debaty, moim zdaniem w ogóle logicznie tego nie podważa, co ja powiedziałem, a niestety w trakcie debaty jakoś nie mogło to wybrzmieć ze względu na skonstruowanie tej debaty ze względu na mnóstwo różnych wątków, czy też być może nie dostrzegłem, że tutaj jest ten problem, jakby, że należy to jeszcze dokładniej skomentować. A więc wszystko musi mieć swoją proporcjonalną przyczynę. Byty niekonieczne, czyli wszystkie byty, które są stworzone, które dostrzegamy tutaj w naszym wszechświecie, muszą mieć swoją zewnętrzną przyczynę. Mówimy tutaj o racjonalnej obserwacji naszego świata. Obserwujemy, że wszystko potrzebuje jakiejś zewnętrznej przyczyny. Jak wspomniałem już tam w debacie, jeśli zanegujemy tą zasadę, że wszystko musi mieć proporcjonalną przyczynę, żadna nauka nie ma sensu, bo każda nauka, każda obserwacja bazuje właśnie na tym, że jakiś skutek ma właśnie jakąś przyczynę. My obserwujemy, próbujemy wywołać, eksperymentujemy. Jeśli zanegujemy tą zasadę, żadna obserwacja nie ma sensu, żadna nauka przyrodnicza nie ma podstaw, wtedy racjonalnych podstaw istnienia. Więc jest to podstawowa zasada naszego myślenia, naszej obserwacji, że wszystko musi mieć proporcjonalną przyczynę. Bez tej zasady podcinamy, czy usuwając tą zasadę, podcinamy gałęzie jakimkolwiek naukom przyrodniczym. A więc byty niekonieczne, wszystkie potrzebują takiej proporcjonalnej przyczyny, potrzebują więc jakiejś zewnętrznej przyczyny, same dla siebie nie są przyczyną, bo siłą rzeczy istniejąc w czasie mają jakiś początek i jakiś koniec, natomiast to też nie jest tutaj najważniejsze. Skupmy się na tych najważniejszych punktach. Wszystko musi mieć proporcjonalną przyczynę, byty niekonieczne muszą mieć zewnętrzną przyczynę, ta ich przyczyna musi być
poza kategoriami, no bo musi być to przyczyna również tych kategorii, to znaczy kategorii czasu, przestrzeni. Tak, musi to być przyczyna, która jest w stanie spowodować również czas i przestrzeń. Skoro ta przyczyna musi być poza kategorią czasu i być w stanie ją spowodować, to musi być niezmienna. Skoro jest poza czasem, musi być niezmienna. Skoro jest niezmienna, to nie mogło jej nie być. To znaczy, musi, będąc poza kategorią czasu, musi być niezmienna. I tu dochodzimy do tej samoprzyczynowości. To znaczy, ta pierwsza przyczyna, właśnie dlatego nazywamy ją pierwszą przyczyną, ona musi być przyczyną samej siebie. Czyli tym musi być bytem samoistnym. To właśnie nazywamy pierwszą przyczyną i dlatego właśnie święty Tomasz twierdzi, że jest ona racjonalnie rzecz biorąc, czyli patrząc, obserwując nasz świat i wyciągając z niego wnioski, jest ona koniecznie potrzebna, aby w ogóle cokolwiek zaistniało. Skoro wszystko, co tutaj obserwujemy, potrzebuje zewnętrznej przyczyny, to te najwyższe kategorie, czas i przestrzeń również będą potrzebowały zewnętrznej przyczyny, a żeby cokolwiek mogło spowodować kategorię czasu, musi być poza czasem, a tam musi to być niezmienne, także nie może być już zewnętrznej przyczyny, musi być samo siebie, wieczną przyczyną samej siebie. Pierwsza przyczyna, byt, ten ens a se, byt sam z siebie, którego właśnie nazywamy Bogiem. Moim zdaniem to, co powiedział Impaktor, nie podważa tego toku rozumowania, który przedstawiłem. Wydaje mi się, że on atakuje fałszywe pojęcie dowodów świętego Tomasza z Akwinu, natomiast nie podważa ani tego, że wszystko to, co jest tutaj, to, co obserwujemy, potrzebuje zewnętrznej przyczyny, ani tego, że potrzebujemy, że ta przyczyna musi być poza wszelkimi kategoriami, a skoro musi być poza wszystkimi kategoriami, również kategorią czasu, bo musi tą kategorię stworzyć, to musi być niezmienna, a więc jeśli jest całkowicie niezmienna, to jest poza kategorią czasu, to nie tylko jest wieczna, ale również samoprzyczynowa, jest przyczyną samej siebie. Ten tok rozumowania moim zdaniem nie został podważony i jak najbardziej, jeśli ktoś dostrzega tutaj słabe punkty, proszę pisać w komentarzach. Jest to temat, który jak najbardziej dalej chcę zgłębiać i o nim dyskutować, bo uważam go za szalenie ciekawy. Zachęcam do zapoznania się również z tym materiałem. Jeszcze raz go polecam. Dlaczego pierwsza przyczyna nie potrzebuje innej przyczyny? Posłuchajmy kolejnego krótkiego fragmentu. Pozostałe dwa argumenty sam ksiądz uznał dzisiaj za niedowodzące istnienia Boga. To jest fragment już z podsumowania. Do tego podsumowania koniecznie muszę się odnieść, ale tutaj najpierw do tego krótkiego zdania, że ksiądz sam przyznał, że te kolejne dwa punkty nie są dowodami na istnienie Boga. I tutaj moim zdaniem bardzo ważny komentarz do całej sprawy. Otóż uwaga, tematem debaty nie było, czy Bóg istnieje. Temat debaty brzmiał, czy wiara katolicka jest racjonalna. To jest inny temat. Czy Bóg istnieje, oczywiście jest elementem jakby całej tej debaty, natomiast nie całością. I mój pierwszy punkt mojego rozumowania, który przedstawiałem, to był punkt właśnie ten argument kosmologiczny, pierwsza przyczyna. On dotyczy bezpośrednio samego istnienia Pana Boga. Pozostałe dwa punkty dotyczyły właśnie wiarygodności objawienia, wiarygodności tego, co nam przedstawiają apostołowie. Tutaj wskazywałem na konkretne zjawiska, które mają nam pokazać wiarygodność świadków, którzy nam to prezentują, którzy nam objawienie prezentują. Gdy ktoś nam o czymś opowiada, to racjonalnie musimy sprawdzić jego wiarygodność. Gdy ktoś nam opowiada, historyk pisze nam książkę, to musimy, aby racjonalnie postępować, sprawdzić, czy on faktycznie mógł to wiedzieć, czy przypadkiem nie jest bajkopisarzem, który uwielbia wszystko ubogacać i wszystko zmieniać. Czy mamy dowody na istnienie bitwy pod Grunwaldem? W sensie logicznym, ściśle logicznym, to nie jest rzecz, której możemy dowieść na poziomie logicznym, natomiast jak najbardziej możemy, mając opisy świadków, znajdując później ślady tego, co się wydarzyło, możemy powiedzieć w tym sensie takim nie ściśle logicznym, że tak, mamy dowody na istnienie tej bitwy pod Grunwaldem, natomiast są to przesłanki, ściśle rzecz biorąc, i relacje, które razem sprawiają, sumując je, sprawiają, że te relacje, które otrzymujemy, uznajemy po części za wiarygodne, tworzymy sobie jakiś obraz tej sytuacji. A więc jest to również po prostu zdarzenia historyczne. Poznajemy głównie z relacji świadków, ewentualnie później poprzez wykopaliska one nam potwierdzają lub nie potwierdzają to, co jest napisane, natomiast głównie poznajemy je z relacji świadków. I teraz
Gdy badamy wiarygodność objawienia, no to musimy sprawdzić, czy ci świadkowie, którzy nam przynoszą to objawienie, faktycznie są wiarygodni. Pierwsza sprawa to jest Pan Jezus i Jego nauczanie. Jeśli chcemy się zapytać, jeśli ktoś mówi, że przychodzi w imieniu Boga i przedstawia nam jakąś naukę, to pierwsza rzecz jest, jaka jest to nauka. Czy ta nauka jest zgodna z naszą naturą, czy ta nauka jest doskonała? I to był drugi punkt, który ma nam wskazać na wiarygodność Bożego objawienia. Drugi punkt to jest, to są sami świadkowie, którzy później nam to przynoszą. Konkretnie apostołowie. Apostołowie, ludzie prości, którzy posiadają wiedzę, której nie powinni byli posiadać, ludzie niezwykle wyważeni, roztropni, czyli nie zdradzający jakiegoś szaleństwa, tak? Nic nie wskazuje na to, aby byli w jakiś sposób drastycznie oszukani, bo nauczają rzeczy pięknych, doniosłych, będąc ludźmi niezwykle prostymi i jednocześnie tak bardzo są przekonani o prawdziwości tego, co mówią, że są gotowi życie swoje raczej oddać, niż zaprzeć się tego, co mówią. A więc są najbardziej wiarygodnymi świadkami, jakich możemy mieć. Bo z jednej strony nie zdradzają, bo dlaczego świadek może być niewiarygodny? Bo może nie chcieć powiedzieć prawdy, albo dlatego, że może nie znać prawdy. Mamy tutaj naocznych świadków, którzy nie zdradzają też przejawów jakiegoś szaleństwa, czyli coś, co mogłoby zakłócić ich poznanie rzeczywistości. I dwa, jednocześnie przeciwko temu, jakoby oni mogliby nas oszukać, widzimy to, że nie mają z tego ziemskich korzyści i chcą swoje życie oddać raczej niż zaprzeć się tego swojego świadectwa. A więc są oni wiarygodnymi świadkami i o tym tutaj mówiliśmy, dlatego to pytanie impaktora, czy to, że nauka jest doskonała, jest dowodem na nauka Pana Jezusa jest doskonała, jest dowodem na istnienie Boga. W sensie ściśle logicznym nie jest to dowód na istnienie Pana Boga. To przedstawiałem nie jako dowód bezpośrednio na istnienie Pana Boga, tylko jako znaki potwierdzające wiarygodność Bożego objawienia. To oczywiście pośrednio później, no bo to objawienie zawiera również jako podstawę w ogóle całości to istnienie Pana Boga, także to również gdzieś tam jest. Natomiast nie jest to oczywiście w ściśle logicznym sensie tego słowa logiczny dowód istnienia Pana Boga. Są to znaki potwierdzające wiarygodność Pana Jezusa i apostołów. Tak to było przedstawione i uważam, że tutaj jakby przesunięcie tego w zupełnie inny kontekst jest dziwne, w pewnym sensie nieuczciwe, choć być może nie był to zamiar mojego rozmówcy. Spojrzymy teraz jeszcze na ostatni fragment tej mowy końcowej. Wiemy, że judaizm wyrósł jako religia politeistyczna z lokalnych religii Kanaanu. Wiemy, że judaizm przejął panteon kananejski i czcił zarówno ojca, braci, siostrę, matkę Boga Jahwę. Znamy drzewo genealogiczne chrześcijańskiego, katolickiego Boga Jahwę, znamy imiona jego rodziny i przodków, mamy rozumienie skali czasowej, kiedy to wszystko miało miejsce. Wiemy, że jak to w religiach politeistycznych istniała ostra i ostatecznie krwawa konkurencja o władzę i wpływy między świątyniami różnych bogów judaizmu, którą ostatecznie wygrała frakcja jahwistyczna. W efekcie katapultując Jahwę z pozycji Boga szeregowego do Boga głównego. Ba, nawet w dzisiejszych edycjach Biblii po kilku tysiącleciach zamazywania politeistycznych korzeni judaizmu w Starym Testamencie nadal możemy poczytać o konkursach pomiędzy kapłanami Jahwę i jego brata Baala bądź kulcie żydowskiej bogini Aszery, czyli babilońskiej Isztar. Taka jest historia katolickiego Boga. I tutaj zwracam na to uwagę, mam wrażenie, że jednak było to nieuczciwe ze strony mojego rozmówcy. Dlaczego? Dlatego, że w mowie końcowej, to było ostatnie 5 minut na podsumowanie całej debaty, nagle impaktor przedstawiał zupełnie nowe argumenty, nieprezentowane wcześniej w debacie, czyli nie mogłem ja się z nimi skonfrontować, nie mogłem na nie odpowiedzieć, przedstawia zupełnie nowe, w sposób jakby to było oczywiste, pewne i dowiedzione, jakby to wynikało z debaty, że po prostu nie ma innej opcji. Tak jest, jeśli chodzi o to drzewo genealogiczne Boga i tak dalej. To jest moim zdaniem postępowanie nieuczciwe. Czyli nie można przedstawiać w mowie końcowej zupełnie nowych argumentów, jakoby one były właśnie dowiedzione, jakoby to było pewne. Znaczy jest w tym pewna intelektualna nieuczciwość. Podsumowanie jest po to, żeby podsumować to, co zostało powiedziane. Tutaj rozmówca z jednej strony przesunął moje wypowiedzi na inne pole, to znaczy te punkty, które miały dowodzić wiarygodności świadków, którzy przynoszą nam objawienie, przesunął one na pole logicznych dowodów istnienia Boga. One tam nie miały być i tu mówił, ksiądz sam przyznał, że to tak, że to nie są te dowody, logiczne dowody istnienia Pana Boga. No tak, bo to nie miało to być.
Czyli tutaj jest jakby wydaje mi się, że jednak intelektualna nieuczciwość i z drugiej strony przedstawienie zupełnie nowych, nieprezentowanych wcześniej argumentów, jakoby one były właśnie dowiedzione. To uważam, że jest nieuczciwe intelektualnie ze strony mojego rozmówcy. Wtedy, gdy to padało, miałem wrażenie, że jest to dziwne, natomiast już wtedy też nie było możliwości, żeby się do tego odnieść. I też po czasie, jak sobie to analizowałem, to doszło do mnie, że faktycznie to jest nie w porządku w mowie końcowej prezentować zupełnie nowe argumenty, jakoby one były dowiedzione, więc tutaj się krótko do nich odniosę. Rzecz jest dosyć prosta, to znaczy impaktor używa tutaj rzeczy, które są wysoce niepewne, szczątkowych informacji, które posiadamy o tym politeizmie, czy to przed Abrahamowym, czy tym już później, który gdzieś tam wkradał się w Izrael. Co nam pokazuje Pismo Święte? Widzimy, że Izraelici mają ten monoteistyczny kult, ale jednocześnie cały czas im wchodzą te różne politeistyczne bóstwa i cały czas tam jest ich kult, te świątynie, z którymi ci prorocy walczą i tak dalej. Prezentować to jako coś takiego, że no, oni byli po prostu takimi politeistami, w pewnym momencie ten akurat konkretny bożek, w cudzysłowie, wygrał. To jest rzecz, która absolutnie, tam zostaje przedstawiona jako dowiedziona, to jest rzecz, która absolutnie nie jest naukowo dowiedziona, że tak to właśnie miałoby wyglądać. Jak najbardziej oczywiste jest, że przed Abrahamem cały ten rejon jest politeistyczny. Jeszcze później, gdy Bóg przychodzi i przemawia do Mojżesza, to Mojżesz go pyta o to imię. Jak mam powiedzieć, że kto do mnie przemawiał? I ta odpowiedź: jestem, który jestem. Tak, to jest odpowiedź wybitnie monoteistyczna. Jest ten Bóg, który jest naprawdę. I faktycznie ten monoteizm jest oczywiste, że on musiał ogromne walki stoczyć z różnego rodzaju politeizmami, które gdzieś tam się wkradały. Jest oczywiste, że Żydzi mieli swoje własne wersje tych imion pogańskich bóstw dookoła i po części ich czcili, te bóstwa, szczególnie takie bóstwa jak właśnie Asztera, gdzie tam była świątynna nieczystość, świątynna prostytucja. Oczywiście, że takie kulty były niezwykle kuszące dla tych Izraelitów i że to cały czas wchodziło i cały czas musiało być zwalczane. Natomiast wyciągać z tego wniosek, że te kulty cały czas gdzieś tam się pojawiały, cały czas musiały być zwalczane, wyciągać z tego wniosek, że a to właśnie to oni byli takimi politeistami i w pewnym momencie tylko się ten jeden kult po prostu przeforsował. No to jest wniosek, który jest stricte nienaukowy i nieuczciwym jest przedstawianie go jako właśnie już coś, oto zostało, to jest dowiedzione, to jest pewne, tutaj mamy jasność. Nie, jaką mamy sytuację, czy co wiemy? Widzimy mnóstwo różnych politeistycznych kultów. Widzimy również ten kult żydowski, który jest stricte monoteistyczny. Natomiast umieszczanie Jahwe teraz właśnie gdzieś tam w drzewach genealogicznych tych pogańskich, semickich bóstw wcale nie jest ściśle naukowo dowiedzione. To właśnie tacy naukowcy z tendencjami mocno ateistycznymi bardzo chętnie tak robią, bo tutaj to tak umieszczają, natomiast wcale nie ma dowodów, które by wskazywały na to, że gdzieś tam istniał jakiś taki ściśle politeistyczny kult również z Bogiem Jahwe. Natomiast i to jest niewykluczone. Nawet właśnie zakładając, że Bóg, prawdziwy Bóg się objawia, ustala swój kult, to nie ma w tym nic niezwykłego, że później jakieś tam pogańskie ludy przechwytują elementy tego kultu i dokładają niejako Boga Jahwe również do swojego panteonu. Nie ma w tym nic dziwnego. Również i w sami Rzymianie ponoć pojawiła się taka idea, żeby Chrystusa dołączyć do panteonu. Nie ma w tym nic dziwnego, że poganie mają takie tendencje, że dołączają później takiego nowego boga, który się pojawił do swojego panteonu. I w żaden sposób nie dowodzi to tego, że teraz właśnie to była tylko i wyłącznie taka wewnętrzna walka. I przedstawianie teraz tekstów Pisma Świętego, które pokazują walkę Izraelitów o ich monoteizm, pokazują to, że tam były te pogańskie świątynie i Asztery, i Molocha, i tak dalej, to jako dowód tego, że tak naprawdę to wszystko było takie pogańskie i tylko się w pewnym momencie wyłonił z tego monoteizmu, jest naukowo po prostu nieuczciwe. W połączeniu z tym, że zostało to zaprezentowane właśnie w mowie końcowej, pomimo że nie zostało wcześniej wspomniane jako już takie absolutnie pewne, sprawia, że ta mowa końcowa jest moim zdaniem mocno intelektualnie nieuczciwa. Mam nadzieję, że
nie było to tak zaplanowane, to znaczy, że ten fragment nie był zaplanowany jako coś wprowadzenie zupełnie czegoś nowego, tak zakładam, bo należy zakładać zawsze u swojego współrozmówcy dobrą wolę. Zakładam, że te rzeczy miały się wcześniej gdzieś tam pojawić, natomiast z jakiegoś powodu się nie pojawiły i wyskoczyły tam w ostatnim momencie, natomiast uważam, że było to niesłuszne i dlatego też tutaj krótko się do tego odniosłem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie, w którymkolwiek z poruszonych tematów, to zadawajcie pytania. Być może będą właśnie kolejne filmiki jeszcze na ten temat, bo po prostu o tym warto jak najbardziej rozmawiać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.